Czystym Wafel, witam was znowu Bestionie. W pierwszych trzech odcinkach aż tyle walki nie było. Teraz lecimy do tego czegoś. Biedny dzieciak zemdlał już po jednym wciągnięciu. Tu mamy wyzwanie falowe, w którym będzie dosyć dużo przeciwników. No już mamy czterech bogów, cztery utrudnienia, przeszłość. Jedyne co dobrego przyniosła to wspomnienia. Mamy cztery takie rzeczy. W każdym jest opowieść, historia jednego z naszych survivorów. No i tu na początku mamy te gałgany. O Jezu! Jakie to szybkie jest wszystko! No tak, ja mam przecież... jakieś utrudnienie, które przyspiesza wszystkich. Dobra, tu mamy takie coś, co może nas przenieść w inne miejsce. Ja to bym może porozwalał, żeby mieć więcej miejsca. Weź panie! Zostaw! Dobra, tak sobie go rozwalę na spokojnie. Dawaj, dawaj, styknie. O, i tu nasza nagroda. Przyszłość ściga chłopaka. Ledwo znalazł chwilkę na odpoczynek, kiedy to wszystko się zaczęło. No w sumie jak każdy. Chociaż większość naszych survivorów. Wszyscy oprócz chłopaka to tylko siedzą w miejscu. W sumie nie. Zulf opuścił bastion. Kurde. No. To jest to, o czym mówiłem ostatnio. Że nie zawsze celuje ci w tego, kogo chcesz, żeby celowało. Jezu, jakie to małe, myślałem, że tego już nie ma. A to tam jeszcze się wije. Można powiedzieć, że miał ciężkie życie, bo to co mówił we śnie nie mogło być kłamstwem. Jeszcze 18 fal. Dopiero dwie minęły. O chłopie. Dobra. Dobra, to odbijamy po prostu może ich? Ale oni prawie na hita padają po tym. Wystarczy raz odbić i potem ich ledwo ciupnąć. No patrzcie. Ledwo go ciupnąłem. Nigdy nie znam swojego ojca, ale miał mamę, która się nim opiekowała. Białe włosy jak śnieg, takie same jak on. Oho, spawner. Dobra, trzeba to wszystko szybko rozwalić. Ale tam jest... Jak to działa? A, po prostu to bije szybko i tyle. Kurde, lepiej do tego nie podchodzić za bardzo, jak to wybucha. Dobra. O, tu jest podka! Wyobraźcie sobie, że potem ich w ogóle nie będziemy dostawać. Ale teraz mamy słaby ekwipunek. Powoli do przodu. I rozwalone. I teraz łatwizka. Włosy swojej mamy nie przysporzyły mu przyjaciół, ale nauczył się radzić sobie sam. Aha, on... On jest jednym z tych, którzy tylko strzelają. I siedzą w miejscu. A nie, jednak chłop się rusza trochę. Czekaj, jest ten, który tylko łazi, jest ten, który tak raszuje i jest ten, który mało łazi, a dużo strzela. No tak, one takie głupie są, że potrafią same spać. To jeszcze tu jest! W szkole nie szło mu dobrze, więc chłopak zgłosił się na służbę na falujących murach, żeby zarobić trochę pieniędzy dla mamy. Okej. Warto odbijać. Mam teraz podwójne obrażenia od odbicia. Uj. Ty no poważnie, ile to ma życia wszystko? Dzięki takim jak dzieciak mury chroniły Ceylandię przez wszystkim, co czekało za nimi. No niezła dzicz. Żywioły, lud Ura. Można tak wymieniać godzinami. To czemu wymieniłeś tylko dwa? O, to jest jakiś... Atakujący szybki i... Szybko i ogłuszający jednocześnie. O chłopie, tego się nie da odbić, nie? Da się. Ujujujuj. Nie, 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 nie. Rusz. Dobra. No nie, 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 niezbyt przyjemny gość. Szczególnie jak muszę jeszcze z tymi tutaj gałganami. Czekaj, on padł? Chyba tak. Załatwiłem go. Dobra, tu podka, tutaj to. Pomimo, że tych skill nie używam, nie, muszę go zmienić. Jest mało użyteczny. Ale tu się przyda. Okej. Nie zrobiło to chyba zbyt wiele. Czekaj. No, nie zrobiło to zbyt wiele. Dobra, to będzie łatwe, tylko po prostu długie. Czy on załatwił tego drugiego? Dobra, leczonko. Miasto nic dla niego nie miało. Pieniądze, które wysłał do domu, zniknęły. Tam był chyba tekst, że coś się stało z jego mamą, coś takiego. Zagadałem się, nie czytałem. O nie, trzech gości. Trzech tych gości. Jak ja mam to zrobić? Okej. Dobra, ja chyba... Możecie spaść? Wy nie spadniecie. Dobra, ja po prostu muszę latać dookoła i
rzucać i strzelać. Dobra, zatwieni. Więc co zrobił dzieciak? Wrócił na mury na następne 5 lat? 5 lat go nie było? Chłopie. To on już takim dzieciakiem nie jest, jak on tam 10 lat spędził na murach, na służbie. Czyli on już trochę tych lat miał. Kurde. Tu nie widzę, gdzie jest rozwalone, a gdzie nie jest rozwalone. Tu górą muszę przechodzić, tu wszędzie to są roślinki, tu nie ma podłogi, nie? Ale on sobie przechodzi na ludzie. Faworyzacja. Jezu, jaki spin jitsu master. W historii Ceylandii jeszcze nikt nie zgłosił się na drugą zmianę na murze. A co on miał innego do roboty? Siedzi ci wkuwać matmę? Dobra, to jest ten gość. A tutaj tych trzeba podbijać. A, i załatwiona. Nie ma żadnego leczenia? Tylko skille mi dajecie? Na co mi to? O! Ładnie. Gdzieś tam dzieciak nauczył się budować, nauczył się niszczyć, chyba nauczył się radzić sobie sam. Dobra, jest ich więcej. Szybko odbijamy. Odbicie jest znacznie szybsze niż normalne bicie, szczególnie z tym zwiększonym damage'em. Z czasem dzieciak zapracował na dobrą opinię wśród sierżantów. Zaufali mu i dzięki temu zaprowadził jakieś ekspedycje czy coś takiego? Kurde, to jest powtórka z rozrywki. Znowu to samo. Nie podoba mi się to. Jezu, ile tego jest? To jest chyba idealne miejsce do zrobienia tego challenge'a z tym, żeby 10 na raz rozwalić. Patrzcie! Jezu, jaki to jest spam tego! Dobra, to jedno padło. Jezu... Muszę ciągle kółka robić. Nie mogę się wracać tam, gdzie przed chwilą ich rozwaliłem dużo. Noho. No, jest problem. To wystarczy w sumie biegać w kółko. I tu powoli ciupać. Potem nie będzie tak łatwo. O, i potem będę się regenerować. Dobra, to padło. Czy jestem w stanie rozwalić... Tu są... Dwa tu są! Ty, czekaj! Mogę cię podpalić? Mogę zrobić, żeby oni to podpalili? Mógł chyba zrobić, żeby... Czekaj, hop. Ajaj. Nie, 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 nie do nich, nie do nich, nie do nich. Dobra. Chcę tu. Tam chyba trochę się tłuką nawzajem. Tak odrobinę. Dobra. To już padło. To już tylko spawner. Nice, nice. No, powiem wam, w Dungeonsach takich rzeczy nie ma. Oj, nie ma. Ale tu ciągle oni coraz więcej tej podłogi rozwalają. Pewnego dnia podczas jednej ze swoich wypraw ziemia pod nim zatrzęsła się. Zaczęła pękać i w końcu rozdarła się. Oho, i teraz po prostu są te dwa, trzy strzelające. Aha, czyli znowu powtórka z rozrywki? I teraz będę powtarzać to samo, tylko w trudniejszej wersji? Teoretycznie wiem, co mnie czeka. A praktycznie mogę mieć z tym problem. Nie zobaczył już nigdy świata takim, jakim kiedyś był. Nastąpił kataklizm. Tak po prostu. No smutna historia. Nawet... Nie wiem, był sobie na jakiejś wyprawie i nagle, cyk, świata nie ma. Tak po prostu. Okej. A tu mam problem. Dobra, wyjdę z zasięgu. Tym się zajmę. Po kolei, po kolei. Kurde, to jeszcze się odbija od ścian. Ale szybko te pociski lecą, jak je odbijam. Wszystko, co mu zostało, to ubrania, które miał na sobie i jego młot. No i to, co miał na plecach. Ten herb. Jeszcze 5, jeszcze tylko 5. Została mi tylko jedna potka. O, to odbicie mu nic nie robi. Ono go nie rani. Ono tylko sprawia, że mnie nie odrzuca nic. Bieg przez ulicę miasta, z herbem miasta w dłoni i głosem starca, który go prowadził. A znowu ty... Znowu będziesz mi podłogę rozwalał. No chłopie, zaraz tu nic nie zostanie. Trzeci? Jeszcze powiedzcie, że czwarty będzie, co? A, jeszcze to coś. Cóż, w końcu przybył do bezpiecznego schronienia w Ceylandii. On i nikt więcej. No i ty. On jeszcze O Jezu. Znowu. Tym razem jest ich czterech, dobra. Troszkę kłopotu więcej będzie z tym, szczególnie, że podłogi nie mam. Ej, oni biją siebie nawzajem trochę. Tylko oni zaczynają atakować dopiero kiedy ja jestem blisko i w tym jest problem. Robiąc tak taktykę mogę się narazić. Dobra, w końcu. A potem wszystko co dostał to jeszcze więcej pracy.
od mężczyzny, który nawet nie zapytał o jego imię. Właśnie, czemu on nawet o jego imię nie zapytał? Nie rozumiem tego. Na pewno mieli czas, chociaż odrobinę czasu. Nie wiem, siema, ja to ja, a ja to ja. Nawet było coś tam, że no, przedstawili się. Ale co, on się przedstawił? Po prostu jako dzieciak się przedstawił i tyle? Nie powiedział swojego imienia? Kurde, dobra, najpierw tych rozwalę, bo oni nie są ze spawnera. Nie spadaj na te pociski. Te pociski by mnie rozwaliły. Dobra, ja tu na dystans, bo ja boję się, kiedy to wystrzeli. A, ty, nie zadajesz aż takich dużych obrażeń jak wcześniej. Dobra, 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 dawaj szybko. Padaj tam. Nice. Pewnie, ja mogę być tym, który wymyślił mury i bastion. Ale to dzieciak je zbudował, nie ja. Byczek. To jest ostatnie? Przecież to jest prościutkie. O, drugi. Dobra. Co? Czemu tak blisko? Czemu tak blisko? Co to ja mówiłem? W każdym razie, dobra. Została mi ostatnia szansa. Ja może się oddalę, a to nic nie zmieni. Dobra. Bić, 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 bić. I teraz uciekać, 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 uciekać. Ej, on jest strasznie wolny. No może nie tak strasznie wolny w sumie. Ej, 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 ej. Dobra, uciekam. To jest moje ostatnie życie. No tak, tu jest dziura. Zablokuj się o nich tam, czy coś. Zablokuj się, mhm. Kurde, przydałoby się tu jakieś, nie wiem, granaty, czy cokolwiek. Ej, mam podkę! Podkę skąd się zebrałem? Big spot? Nie, jest tam. Tylko uśpiony był przez chwilę. No, 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 weź tam. Wyłącz się! Może się oddalę trochę. Cup, 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 cup. I koniec. Chciałbym powiedzieć, że nigdy go nie zapomnę, ani tego, co zrobił, co robi. Na pewno nie zapomnę. To jest cała historia. No, poszedł zarabiać dla kogoś, kto umarł, a kiedy był w podróży, to świat się zawalił. Także milusio. Bardzo milusio. Dobra, to wiem, żeby tego skilla na pewno wywalić. Wezmę sobie, nie wiem, granat może. To przynajmniej będzie lepsze, jakkolwiek po prostu rzucasz i koniec, zapominasz o tym. A nie, że stoisz w miejscu przez chwilę i tylko obrywasz. Dobra, Jolson Bock. Po małym epizodzie z Ulfem, dzieciak nastawia się na kolejne na znalezienie okruchów. Pierwszy przystanek, bagno Jolsona. Zgubisz się w tym bagnie, mówiłem dzieciakowi. Sorry. I nie będę mógł cię poprowadzić z powrotem. Cóż, pozwolę mu wyruszyć. Co jeszcze mogę zrobić? Co jeszcze ktokolwiek może zrobić? Nic. Nic, on po prostu musi tam pójść. Zulf postawił nas w bardzo kłopotliwej sytuacji. Mocno zranił bastion. No, ja nie wiem, jak on taki potężny kawałek metalu zdołał oderwać. Ale okruchy mogą go uleczyć. Są jakby małymi dawkami lekarstwa dla rdzeni. No to są małe wersje rdzeni, tak jakby, coś takiego. I proszę bardzo. Szkoda, że receptę można zrealizować tylko w jednym miejscu, w środku dziczy. To miejsce jest toksyczne. Właśnie. No przy tym okruch był taki, była taka chmurka zielona. Nie wiem, gdzie zniknął. Z tego co wiem, mógł zniknąć na dobre. O nie, gdziekolwiek jest. Tylko nie to. Jest gdzieś, gdzie nigdy nie byłem. To jest Creeper. Teraz nie można go bić. On chyba... Nie wiem do końca, jak on działa. A chyba jak się odwrócisz, to wtedy się otwiera. Oko, które udaje kasztana. To akurat nie jest zbyt trudne. A pamiętam, miałem kiedyś ten problem. A, bo one mnie prawie hitowały chyba. Na wyższych poziomach trudności, no tak. I teraz jest level up. Teraz będzie kolejna podka. Syrena? Martwi witają go z otwartymi ramionami. On miesza teraz teksty z ogólnie z gry. Z całej gry on miesza teksty teraz. Ajajaj. No już mieliśmy tą walkę. Tylko łatwiejszą. Tutaj znaleźliśmy Zulfa. Dobra. No a teraz się robi ciekawiej. Z każdym razem. Czy to ocalały? Nie, pani. To samotny duch gazoziomka. A był tu Zulf przecież przed chwilę. Ej.
Oni mają więcej życia niż tamci w challenge'u. Kurde. Fajne jest to, że jak on jest ogłuszony, to dalej atakuje, ale w losowym kierunku. Że on nie ogarnia, gdzie lecieć. Co, czekaj, co by to było? Co byś powiedział chłopakowi, który widział za dużo? Jestem Zul z Ludoura. Cieszę się, że mogę dotrzymać ci towarzystwa. Okej. Okay. Teraz dzieciak zauważa kogoś stojącego w bezruchu. Czy ktoś jeszcze mógł przeżyć? Teraz już jestem pewny. Znajduję... Dzięcioły, płuco, ziela, pnącza, szpile, dynie, bagniki, era, rogo... Okej. Teraz to mnie tłucze. Dawaj, roślinka, tłucz go. No wiem, że próbujesz we mnie strzelać, ale tłucz go. Ej. Jezu, ile to obrażeń mi zadaje. W końcu o to chodziło trochę, nie? Dobra. O, podkę od niego dostałem. To się przyda. No hita go ściągnąłem, wow. Dobra, to chciałbym po prostu tak rozwalić. Fajny ten zarośnięty bastion. Kurde, odbijanie tego czasami jest... Dobra, wypij kolejną. Czasami jest męczące odbijanie tego. Teraz bastion może go wysłać jeszcze dalej, prosto w nieznaną dzicz. Dzieciak stawia kroki we wnętrzu jednego z najsłynniejszych barów i najsłynniejszych cejlonskich barów. Okej. Ma dryg do posłuchiwania się tarczą, którą ukradł. Słaby z niego złodziej. O! Spawner dużych! Ochrona będzie musiała go oduczyć. No, niektóre teksty są przerobione po prostu. No nie. Spawner dużych. Ej, i dużo wieżyczek. O chłopie, dobra. Tam chyba nie chce się zbliżać. Dobra, bum. Drugie bum. Tam też bum. Podka. Macie bum. Nie. O chłopie. Dobra. Trochę odbić i będzie git. Dobra. Te granaty są znacznie lepsze niż tamten skill. A to jest jeden z pierwszych skilli, te granaty. Nie wiem, w trzeciej misji ja zdobyłem? Dzieciakowi udaje się tam, gdzie nie udało się kataklizmowi. To jest przerobiony tekst Zulfa? Spójrz, co zrobił biednemu staremu Randiemu barmanowi. Dobra historia powinna mieć swój początek. Stołniem... Źle przetłumaczone. Teraz było przerobione, że stoł jest tak łatwo. Teraz dzieciak stawia kroki w świecie, w którym wszystko jest ok, czy coś takiego. Wstaję. Żartowałem. Co? Widzi, co zostało z falujących murów. Lata pracy zniszczone w sekundzie. Widzi, co zostało z byka pyw. Dużo tych maskotek. Mogę to rozwalić? Bogowie, oni wszyscy przeminęli. Młoteczek! Widzi, co zostało z jego przyjaciela. On mi bije! Ale mogę go kontrować. Ej, easy jesteś, gościu. Ale go łatwo ogłuszyć. Jego przyjaciel, on także przeminął. Okej. Widzi, co już przeminęło. Okej. Weź rudę. I czekaj, gdzie to trzeba było wsadzić? Zapakuj rudę. Tu coś... Tu coś mignęło chyba. To światełko mnie prowadzi. Weź drewno. Postaw drewno i odpocznij. Prosta sprawa. A. Co to miało być? Nie rozumiem za bardzo. Myślałem, że go straciliśmy, ale w końcu się pojawił. No nie wiem, nie powinien był się pojawić za bardzo po czymś takim. Teraz również nie jest stracony. Już okruch również nie jest stracony.
Już nie. Teraz trzeba go tylko dostarczyć. Coś takiego. O! Jak pająki z Dungeonsów. Weź, to coś jest tak męczące. Obrzydliwość. Dobra nazwa. Znaczy to się tak nazywa, czy po prostu on to tak skomentował? Słyszałeś kiedyś o płucozielu? Jest większe niż w opowieściach. O chłopie! Oddech tego czegoś śmierdzi jak wymiarciny kanali, co? Dobra, najpierw chyba te małe co się trzeba rozwalić. No i to będzie długa walka. To mamy dzisiaj waleczny odcinek. Było tam to wyzwanie falowe, jest boss. Ale w tej grze jest dużo efektów specjalnych, jakichś rozmazów i tak dalej. Tych świateł, w sensie wiecie, tego, że wszystko robi się jasne, takie kolorowe, przesadzone i w ogóle. Dobra, tu już muszę się wycofać, bo nie mam rady wszystko zblokować. O, tu jest podka. Dobra, i tam też coś jest. Ja może po prostu rzucę granat. Okej, to nie stykło. Muszę wyczuć moment, w którym żaden z nich nie będzie atakował. Teraz ciup, 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 dawaj dalej. Tak, tak, dużo roślinek, może jednak się wcofam. Mówią, że jeden wdech oparów w płuco ziela i tracisz rozum. Już dawno straciłem, nie przeszkodzi mi to za bardzo. Ile jeszcze, chłopie? O, koniec! Cóż, dzieciak jakoś je karczuje. To wszystko? Czekaj, zobacz, czy coś tu jeszcze jest. Coś do zebrania może. Nie ma nic. Tylko flakonik był. Dobra, jedziemy. Tylko matka wie, co się stało w bagnie. Dzieciak nigdy dużo o tym nie mówił. Myślę, że zbyt wiele nie pamięta. Okruch jest jakby rdzeniem biedaka, ale żebracy nie mogą sobie pozwolić na wybór. No tak jak mówię, no mniejsza wersja, takie słabe. O, teraz to świeci na fioletowo. Ale jakie rozwalone to jest. Właśnie tak, jeszcze kilka okruchów i wrócimy do gry. Więc tak, przy każdym rdzeniu mogliśmy coś zbudować nowego. Przy każdym okruchu możemy coś nowego ulepszyć. Więc tutaj będziemy mogli odblokować kolejne dwa ulepszenia do każdej rzeczy. Tu w arsenale odblokujemy jakieś skille. Tutaj jakieś potki, nie pamiętam jakie. Tutaj no będzie więcej rzeczy do kupienia. Tutaj będzie więcej bożków. A tutaj będzie więcej tych achievementów. Ale tak jak mówiłem, kiedy tylko się da, większy poziom trudności. Okruch ma w sobie wystarczająco życia, żeby ulepszyć coś takiego. Wygląda na to, że bogowie poświęcili to miejsce wszystkim swoim przyjaciołom. Myślisz, że bogowie ci pomogą? Oj, nie pomogą. Mamy dwóch. Micja, to jest bogini straty, i longing, to jest jakby, że czas ci się dłuży, coś takiego. O nie, regeneracja. Garmów, bóg, cel i szaleństwo? Okej. Okay. O nie, czasami przeciwnicy będą mogli sobie włączyć nieśmiertelność. Ostatnia rzecz, jaką zrobił bogowie, będzie uczynienie naszego życia lepszym. No tutaj oni tylko utrudniają. Miasto próbowało użyć okruchów, żeby rozjaśnić dzicz. I tyle wyszło z tego planu. No, dalej jest dziczą. I jest dosyć trudno tam przetrwać. Jezu, ile już to zrobiłem. Dobra, także na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.